Dzień dobry, pani Zosiu. Co słychać w szerokim świecie? Co dobrego? Co może być słychać, panie Wojtku? No co może być? Co podać? A co pani taka smutna? Nie, panie Wojtku. Martwię się. Czym? Za gruba jestem. No za gruba jestem, żadna gimnastyka nie pomaga, dieta nie pomaga, a słodyczy to w ogóle do ust nie biorę. Niech pani tego nie robi. Niech pani się nie odchudza, pani Zosiu. Zdecydowana większość woli takie... A wie pan, jaka to jest męka, panie Wojtku? Jaka to męczarnia, jaka to niewygoda? Schylać się tak ciągle? No tak, ile radości. No, radości dla kogo? Dla męża, oczywiście. Panie Wojtku, pozwoli pan na zaplecze? Pan siada, panie Wojtku. Mężczyzna leje? Z jakiej okazji? Pan się nie obawia. Ale z jakiej okazji? W tym układzie. Panie Wojtku, są dwa tematy. Pierwszy. Jaki utwór Kochanowskiego podoba mi się najbardziej, dlaczego? I... patriotyczny charakter w utworach J. Kochanowskiego. Pomoże mi pan? To ma być praca magisterska czy doktora. Panie Wojtku, pan się nie śmieje. Ja się naprawdę nie śmieję, tylko... Co to jest? Matura? No w pewnym sensie, no, dla zaocznych. To który temat pani wybrała? No raczej ten pierwszy, ten który utwór? W utworach. No a który utwór podoba się pani najbardziej i dlaczego? No raczej... Urszula. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszula, no, zniknieniem swoim. Ale dlaczego akurat ten utwór się pani najbardziej spodobał? To może weźmy ten drugi. Ten patriotyczny charakter? No. Więcej wody można lać, nie? Nie, nie. To niekoniecznie. To zależy... No. Zależy, jak pani to czuje. No. No dobrze, no pomogę pani. Co jest? No właśnie nie wiem, człowieku, co jest. Iskra piękna, kondensator w porządku. Ciekawe. Tyle lat nic. Śnieg, nie śnieg, zima, nie zima i teraz nie chcę. Jędzowata skorupa. Kiedyś ma prawo. Prawo? A ja mu zaraz prawo. Zobaczy skurkowanie. Człowieku, ja się nie rozmyślam z nim patyczkować! Ze sklepu wracasz? No. Piwo jest?
Ja nie pytałem, ale chyba nie ma, bo ludzi nie było. Nie dowieźli, skurkowanie. No chodź. Pomogę ci, wyciągniemy tego komara, bo zardzewieje. Pije zjebał komara. Chodź, chodź. Chodź, daj mi rękę. Ej, pojadę, Wojtek. A już nie. Na górę. Teraz zapal. Ile panu osłodzić? No tak, żeby było słodkie. Znakiem tego Stasiu się żeni. Zaślepiony jest, Stachu. Podłapał panny piękne. To teraz pójdzie na pokoje do bloków. Taryfę. Chcę iść. A Januszek? No, to jeszcze dzieciak. Kaprela otrzymał. Zależony, jak to się mówi. To zostanie na gospodarstwie. Nie, nie, panie Wojtku. Uczyć się chcę. Dalej. Decyzja numer 8362. Na podstawie paragrafu 45 ustępu 3 punktu 2 rozporządzenia ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia... Odmawiam realizacji inwestycji rozbudowa budynku inwentarskiego na terenie wsi Łacha. To znaczy, że się nie zgadzają na rozbudowę waszej obory. No tak się domyślili. Uzasadnienie. Według planu zagospodarowania rejonu Zalewu Zagrzyńskiego teren przeznaczony do rekreacji ogólnodostępnej. To niewesoło. Panie Wojtku, pan pozwoli. A po mojemu to przez tych letników. Bo im obora powietrze psuje. A w gminie co wam powiedzieli? A to. Wiele tam człowiekowi powiedzą. Te budynki, dokąd tu będą stały, to będą stały. To taka jedna powiedziała, co tam sprząta. Nic nowego tu się budować nie będzie. Zalew. Przemysł jakiś, autostrada, coś to ja rozumiem. Ale żeby ziemię zabierać pod domki, tyłek za przeproszeniem wygrzewać na urodzajnej ziemi. To się nie godzi, panie Wojtku. Na wiosnę tu przyjechali. Kto? A kto ich tam wie, różne jakieś takie ważne, że... Samochodami zajechali. Same wysokie rury. Naczelniki jakieś, dyrektory. A, bo mogłeś mietek kija wziąć albo i psa spuścić. No to jak coś pieszczą do tego kolegium? Oni cię nie pytali, weszli jak na swoje, jeden wpadł do domu niczym sekwestrator. Pani Damleka mówi. Możesz ty łobuzie, jeden myślę sobie, a masz! Pij, jak ci smakuje! Chłopina ino się obliznął. Poszli i wyjechali. No i co? No bo teraz człowiek nie wie. Zasiać czy nie zasiać. Ryk pod niebiosa! Ryczy po boli!
ale za to nie będzie ryła. Ktoś tak oko podmalował? Moja stara, Beata, dogodziła. Wczoraj, człowieku, ja pijany jak gęś, wchodzę do domu, gdzie jest kolacja? Nie ma kolacji. Przyjebałem w kuchnię, tylko sada poszła. Nie ma kuchni. Na co mi kuchnia, jak nie ma jedzenia, tak? Dobrze mówię, Wojtuś? No. Nie bój się. Dzisiaj rano była kuchnia, śniadanko, elegancko, po pańsku, jak się należy. Co ty teraz robisz? Człowieku, ja mam warsztat, spawarkę, wszystko. Rozmyślam, może stację samochodową roztworzyć? Ty wiesz, ile teraz jest roboty dla mechanika na wsi? Te bramy, co są na działkach, to ja spawałem. A masz chęć, to możesz zarobić. Dużo. No to o co tej Beacie chodzi? Ona chce, żebym ja na państwową robotę poszedł. Kurna ole. To więcej zarobisz? Jej się o co inne rozchodzi. Jej się nie o to rozchodzi. Ona myśli, że na państwowej robocie jest mniej okazji. Ja muszę kiedyś zaprowadzić na ten hotel do hydrobudowy, jak będą po wypłacie. No, a poza tym co słychać? A nic. Wojtuś. Ile marka teraz stoi? Która? No ta nasza, z NRD. Nie. Naprawdę nie wiem. Mamuśka się wybiera ze siostrą, ze Serocka, obie jadą. Taksiarza my już uzgodnili. To co, taksówką jadą? A ja. 4000, wikt i to jest spanie, kwatera, czyli hotel. Tak se taksiarz zapłatę zażyczył i tak jest uzgodniony. To znośnie. Po co mamuśka jedzie? Obmyśliła się. Cekowita przed śmiercią ten kawał świata zobaczyć. Chyba się mamuśce należy, nie? Niech jedzie. Jak ma potrzebę, to niech jedzie. Ostatecznie ziemi się wyzbyła. Całkowicie. Robić nie musi. U nikogo na łasce nie jest. Nas obdzieliła sprawiedliwie. No, teraz sobie może pozwolić. Na drugi rok do Bułgarii planuję. Ale do Bułgarii to chyba samolotem. Chyba tak. Ile lat ma mamuśka? Nie, dokładnie ci nie powiem. Skurkowaniec. Kto? A ten. Bociek cały. Tu mu za gorąco, tu mu za zimno. Lata se gdzie mu pasuje, nie? A tych kilometrów to się też najebie, nie? Też dobrze nie ma. Ja tam wolę w domu siedzieć. Człowieku, z Łachy do Egiptu kawał drogi, nie?
Janek, pomóż mi łódkę zrzucić na wodę. No i... Co kurna? Nie weźmie? My, Amerykany, nie weźmie? Wszystko weźmie. Dobra, dobra. Jeszcze... Dobra. Dobra, dobra. Och, czekaj. Przytrzymaj z tyłu, przytrzymaj. Żeby nam się nie wsunęło. Dobra, ja dam drugi wałek. Wojtuś, kurna, kładziem lach. Bierzem konia albo traktor. Jeszcze wyżej trochę. Dobra. No, bo to trzeba głową, a nie rękami. Kurwa, tego zdrowia jakoś tak nie ma. Ty się podziewasz. Myślałam, że się już utopiłeś. Jesteś. Stęskniłam się za tobą. A co się stało, że przyjechałaś? Nic. Nie pocałujesz mnie nawet? No. Były do mnie jakieś listy, pisma, telefony? Nie. To bardzo dobrze. Jak ty chudle. Czuję, że do miasta nie chcesz jeszcze wracać. Zawsze muszę być poszkodowana. Ach, tak, no to... No powiedz mi, jak ty tam żyjesz? Świetnie. Ważę 55,5 kilo, nic nie przytyłam. Brawo. Nasz teatr wystawia balkon Żyneta. Będę grała kobietę konia. Konia? Mhm. A co, ty znasz tę sztukę? Nie. No to co się, baranie, śmiejesz jak koń? Bardzo interesujące, ale... Bo chciałbym zobaczyć konia w twoim wykonaniu. Kucyka raczej, kucyka. Nie, 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 konia, naprawdę konia. A wiesz, tak naprawdę muszę ci powiedzieć, że świetnie się czuję, jak jestem sama. Nareszcie mogę robić to, na co mam ochotę. Nikt mnie nie popędza, nikt mnie nie strofuje. A ty wiesz, że ja też się znakomicie czuję z tego samego powodu. Tak? No to co? Może będziemy żyli osobno? Dzieci nie mamy. Wyrzekłeś się ich. Pamiętając o Hindusach. No ale ty też nie chciałaś mieć dzieci. Przecież byłoby to dla ciebie prawdziwą tragedią zejść chociaż na chwilę ze sceny. No wiesz, wyrzekłam się dzieci dla ciebie. Żebyś w spokoju mógł tworzyć te swoje wielkie rzeczy, te wymarzone domy. Wielkich rzeczy nie tworzy się w spokoju. Wiecie, co nas łączy? Duże mieszkanie. No, wiesz, i te ileś lat przeżytych wspólnie, nie? Ile? 15. Cholera, jak ten czas leci. Płakać mi się chce. Płakać? Zobacz, jakie mam zmarszczki pod oczami. Same kurze łapki, o.
No co zrobić, kotku? Starzejemy się. No to co będzie? Nic. Jak to? I ty mówisz to tak spokojnie, nie czujesz, jak ci czas umyka? Wiesz, że właśnie tutaj tego nie czuję. Wiesz, kochany, nie chcę cię martwić, ale jak patrzę tak na ciebie, to niestety troszkę już wyglądasz jak był emeryt. No wiesz, fizycznie czuję się świetnie. Patrz. Jeszcze się rozwijam. Boję się, że możesz nie zdążyć. Zobaczysz, jak ci będzie głupio na starość, że tak mało zrobiłeś. A co ty masz do mnie pretensje? O to, że za dużo myślisz, a za mało robisz. Ale na tym polega moja praca. Twoi koledzy jakoś w tym samym czasie robią dwa razy więcej. Widocznie mniej myślą, albo ja jestem po prostu mniej zdolny. Przeklinam ten moment, kiedy kupiłam ci pierwszą rzecz. Ej, nie wygłupiaj się. Każdy z nas kiedyś świetnie się zapowiadał. I nadal się zapowiada. Musieliśmy jakiś błąd popełnić. Weź spokój. No to co? Dobrze. Ja ciebie w tej chwili zostawiam i więcej tu już nie przyjeżdżam. Świetnie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Nie wygłupiaj się, zostań, nie wygłupiaj się. Spokój. Gospodarze są, tak nie możesz wsiąść do samochodu. Co ciebie to w tej chwili obchodzi? Ale wszystko jedno, nie puszczę cię, musisz się uspokoić. Jak mam się uspokoić? Powiedz, no jak ja mam się uspokoić? Jak mam się uspokoić? Ja! Dobrze, wiesz. Ostrzyż mnie, proszę cię bardzo. Nie ruszaj się. Siedź spokojnie. Podnieś głowę, tak trzymaj. Ty nie wiesz, kochany, że ty masz do czynienia z szaloną kobietą. Z kobietką. Kobietą. Jakaś czułość mi się należy. Minimalna. Wiesz, jedno ciepłe słowo i od razu wszystko będzie dobrze. Jak ja ciebie kiedyś rzucę. Jak ja się zdenerwuję, któregoś dnia jak zacznę mówić. Zobaczysz? Zobaczysz, będziesz zdziwiony, tak. Czy to jest jakaś zbrodnia, że ja odbieram sobie zaległy urlop i za wszystkie ubiegłe lata, co? Czy to jest jakiś grzech? Wiesz, nie wiem, kochany, czy to dobre dla ciebie taka pauza. Czy ty świadomie rezygnujesz z wszystkiego tego, co twoi koledzy walczą przez całe życie? Z uznania, z pieniędzy, z kariery. No litość boską, czy ty kompletnie wyzbyłeś się ambicji? Kariera to gówno, jeżeli coś robię, to nie dla kariery. A po co ty pracujesz? No? Dla szczęścia. Dla własnej radości, dla szczęścia. No to... Nie, to trudno o tym mówić. Dlatego wybrałeś sobie taki adres. Wieś Łacha. Tam proszę kierować wszystkie telegramy, a telefon nie ma. Ta wieś jest wyjątkowo brzydka, wiesz? No, wkrótce będzie piękne. Wkroczy radosna rzeczywistość. Wszystko zostanie uregulowane. Rtęciowe lampy rozświetlą betonowe bulwary. To będzie cudnie. Przecież to normalne. Patrz. Zobacz. Dobrze? Niby ten sam. Prędzej, Wojtusiu. Za 3 godziny śpiewam do 3000 ludzi. Gdzie? W sali kongresowej. Dla ludzi dobrej roboty. Pomóż. Uważaj tam, nie włóż palca gdzieś. Kotek! Pozwól mi zabrać tego kotka. Kiedy on się tutaj urodził, w mieście mu będzie źle. Przyzwyczai się. Dostanie swoją miseczkę, w łazience będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł robić. Siusiu, Kiciuś. Kiciuś, chodź tu. No chodź, Kiciulek. No. W ogóle nie będzie musiał wychodzić z domu. Kiciu. Ale jemu jest dobrze tutaj. Kiciu.
Ale u mnie będzie miał lepiej. Zrozum, Wojtuś, naprawdę. Jakieś ciepło jest mi potrzebne. Muszę mieć trochę ciepła w domu. Dlatego zabiorę tego kotka. Kiciuś, chodź tu, no. Kiciulek, no. Chodź, kiciulek, no. No chodź, kicia, no. No chodź. Kiciuś. No, kiciulek. No chodź. Jaki śliczny. No malutki. Idź zapanić. Ojej, boi się pan. No. No ty wcale nie będziesz wiejski kot, tylko miejski. Będziesz jeździł z panią samochodem. No, pyszczek, no. Nie drabnie. Całuj się. Żegnaj się, bo się spóźnię. A chwileczkę. Powiedz przynajmniej, kiedy przyjedziesz. Nie przyjadę. Powiedz, po co? Po co mam przyjechać? Wiesz, co ty mnie rzuć? No, po co ja chciałem komplikować życie? Znajdziesz sobie drugiego. Już mi się nie chce, wiesz? A mam przyjechać? No? Jak chcesz. Co to znaczy, jak chcesz? Ja raz w życiu chcę znać twoje zdanie. Mam przyjechać, czy nie? Chcesz tego, czy nie? Przecież ty tego nie chcesz. No chcesz? Jak chcesz. Jak chcesz. Chcesz, jak chcesz. Chcesz. Wojtku, panu wstanie. Panie Wojtku! Pan wstanie. Nie płynę, nie mam życia. No. Co się stało, panie Henry? Się ubiera. Potrzebny nam trzeci. A dwóch za mało? Za mało, przydałby się trzeci. Panie Wieczor? Już, to będę szukał. Idzie, idzie. Po jedni, po jedni. Po jedni najpierw. Po jedni. Trzymajcie dobrze. Trzymajcie, proszę pomóc. Trzymajcie. Mocno. Nie mocno. Razem, 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 razem
Dzień Bożego Narodzenia weseli ludzie, błogo wam będzie. Król Hierucie zafrasował wesoło wszędzie. A teraz czekaj pan, teraz przychodzi dopiero marszałek. A nie, król jest odpowiada. Dajcie spokój dumowi temu, który się odebrali dary ubogie młote. Ja jestem król Hieru, który mam trzy części świata, który przekwituje srebrem i złotem lata. Jest marszałek. A teraz przychodzi brzeń marszałek wychodzi do króla. Oto ja słucham cesarskiej jego mości, jak dzwonek swojej powinności. Na cesarskie rozkazanie, choćby głowy postradać, w tym momencie się wszystko stanie. Brzęk to marszałek. Marszałek. Jak on tam wchodzi? O, ta sobie wchodzi. Śmiało. Prawo, gotki, ale. O, król Herodzie, przynoszę ci nowinę, że przynoszę ci, że trzykroć piękniejszy król się od ciebie narodził. I co powinien powiedzieć? Biada mnie, kierodowizem popadł takiemu kłopotowi. Moje mili żołnierze, do pytania biegajcie, wszystkie dziadki wycinajcie, najmniejszemu pardonu nie dajcie. A ja teraz odchodzę, otwierając. O, idę. No, to niech pan się dobrze. Ja jeszcze się muszę nauczyć tego. To właśnie, ale to nie w takim razie będziemy się uczyć. Nie na tym, ja to nie na tym muszę. Panie Franku, kogo by pan chciał przedstawiać? Ja na starsze lata to mnie pasuje nawet i śmierć ubić. A co to mnie szkodzi, prawda? Ja tylko co kto chce, to mogę zagrać. Bo ja wszystko potrafię, nie wie pan? Ale najchętniej co? Najchętniej? Mnie tam bez różnicy. I marszałka, i żołnierza, i wszystko mogę. Aniołem to nie pasuje. A ja na co bym się nadał? Pan to by się nadawał, wie pan co? Albo na żołnierza, albo na marszałka. O, to wielka różnica, albo żołnierz, albo marszałek. No tak, żołnierz ma mniej pracy, a marszałek to mam bardzo dużo. A gdzie to będziemy przedstawiali? W remizie czy w dziecińcu? Możemy przedstawić, proszę pana, tak. Jeżeli będzie goście więcej, to w remizji, a jeżeli mało, to może być, ale to prywatnie chodzić po domach, to się nie wypada. A do remizji przyjdą? A jak to nie przyjdą? Przyjdą! Cała rzecz w tym, skąd wziąć szable, ostrogi, to berło. I te berło. Chodź, no. Chodź. Zobacz, jak ten świat wygląda. Chodź. Cię puszczę. Masz szczęście, że jesteś jałoszka. To pożyjesz sobie. No brykaj. Wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła. Kto twe czasy, kto pożytki może wspomnieć zaraz wszytki. Stasiu, przestań, zgasz ten telewizor, no. Ale proszę, inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym. Pisać? Zaraz. Patriotyczny charakter w utworach Kochanowskiego. Pani Zosiu, co to jest patriotyzm? No to jest uczucie, to uczucie. No, to bardzo ładnie pani to nazwała, ale uczucie do kogo, do czego? No, jakby to pani określiła? No, do...
Tu nic nie ma na ten temat. No do... Do najbliższych, do... Dobrze? No, dobrze, dobrze. Do ziemi? Do ziemi. No. Do kraju. Do kraju. Do ojczyzny. Pisać? No, ale swoimi słowami. No, niech pan pisze. Patriotyczny charakter? No, tak, to już... To jest tytuł. Kochanowskiego. Tak. Zacząć. To ja pani podeksuję. No. W czasach, kiedy wszechwładnie panowała łacina, Jan Kochanowski odważył się... Łacina? W czasach... Łacina? Jot? Jan Kochanowski. Jan Kochanowski. Babcia, cicho. Jan Kochanowski. Odważył się pisać po polsku. Panu życzę ognia. Panie Wojtku. Najgorzej jak człowiek nie może zapalić na wodzie. Sebaje nie było widać z pławików, już byłem na wodzie. Nie biorą. Nie biorą, panie. Te jebuckie ryby. Na ziemniaczka? Tak, i na ziemniaczka, i na łubin, i na grosek, na białego robacka, na czerwonego robacka, panie. Nic nie daje. Nie, nawet nie skubnie, panie. A na rosówkę pan próbował? Na rosówkę? A co panu da rosówka, jak tu mało rybów we wodzie? Rosówka też nic człowiekowi nie pomoże. Panie, ile to było rybów, panie, to aż szkoda mówić. A teraz gromią tą rybę na potęgę. I ile się da, i panie, co tylko wejdzie do sieciów, panie, to wszystko jest dobre. I takie kuśnicki, panie, to wszystko, aby więcej, aby ino plan wykonać, panie. Ma pan rację. Co robić, taki nasz los. Tak. Ja tam, panie, nie lubię zaglądać w cudze łąskę, panie, ale to... Serce się krwawi, panie, jak oni ciągną całymi tornami, panie, bez opamiętania. I prądem biją, agregatami tłuką, panie. Co tylko się da, panie, to skąd się ta ryba na dązy brać? Trochę zarybiają. No, zarybiają. Zarybiają, panie, ale co z tego? Ryba też musi mieć ten swój czas, żeby urosnąć. A truciciel, taki jeden z drugim, panie inżynier, uczony, taki co poszedł w dyrektorii, panie głupio myśli w tej fabryce. On se kalkuluje, że jak on zapłaci te parę milionów złotych odszkodowania z państwowej skarbonki, to je kwita. To może truć dalej. Bo to nie jego, bo to nie z jego kieszeni, tylko z państwowej. A państwo to kto? Państwo to my przecie. Ludzie nie mają tego rozeznania. Wyczucia tego, panie, Wisła, nasza rzeka, panie, zatruta od góry aż do samego dołu. Tu trzeba, panie, trąbić w trąbę wielką, bić na alarm. Woda zatruta, niebo zatrute, ziemia sponiewierana. Coś ty uczynił, synie Adamowy. Bez rybów
bez ptactwa. Wył będzie wstygnące niebiosa, panie. W zimie deszcz będzie padał, a w lato śnieg będzie sypać, tak? I co? Co, gdzie będzie człowiek szukał szczęścia? Na innej planecie? Panie Foton, nie jest tak tragicznie, dopóki słonko świeci. Świeci. Świeci, panie. Mnie już 73 roki świeci. Ale człowiek musi się w końcu zdenerwować. Niech się pan nie denerwuje. To szkoda zdrowia. Panie, cystrus może rządzić rybami? Nie może, bo on nie ma głowy do rządzenia. On ma głowę do mietły. A, tu się nie ma z czego śmiać. Mietła też jest ważna. Ale żeby rządzić rybami, to trzeba mieć do rybów głowę. O. Cześć, rybaku! Gdzie masz ryby? Ryby w wodzie. Zaskoczyłeś mnie. Skąd się znalazłeś? A gospodyni mi powiedziała, że tutaj jesteś. No, masz pozdrowienia od żony. Dziękuję. Już idę. Cześć. Nie spodziewałem się ciebie, towarzyszu. A co w tym dziwnego? A czy coś się stało, że przyjechałeś? Nic się nie stało. Chciałem się dowiedzieć, jak żyjesz. Zaskoczyłeś mnie, towarzyszu. A ty mało znasz jeszcze towarzysza Romana. Ja nie jestem taki egotyk pieprzony jak ty. Już. Zaczyna komsomolec szczerotka. Świetnie wyglądasz. Szerstwa gęba, wybiczony, opalony. Słuchaj, co się z tobą dzieje, co? A co się ma dziać? Ja bym chciał z tobą poważnie porozmawiać. Chodź, popłyniemy. Spokoj, cisza, pogadamy sobie. Nie, boję się o korzonki. Dam ci coś ciepłego. Nie, wolałbym nie ryzykować. Nie jestem przygotowany na podejmowanie dostojnych gości. Zapraszam cię do Ustronia. To dwa kroki stąd. Ja nie piję. Tak to mówi o alkoholu? Dobra, zostawię samochód. Dobrze ci to zrobi, bo przynajmniej się dotlenisz trochę. Z drzazgi smolnej. Wokoło lecą szmaty popalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolnym, czy to, co twoje, ma być zatracone. Symboliczny drink, symboliczne swistaszki, symboliczne papieroski, summa summarum. Symboliczny rachuleczek. Jak najbardziej. Pani Karinka, co u pani nie jest symboliczne? A mnie się wydaje, że pani Karinka jest bardzo realna. Do czego pan zmierza? Niech pani spojrzy na mego przyjaciela. Niech pani zobaczy, jak mu się oczy świecą fosforycznie. Jak u wilka. Pan Wojtek to lubi, ale długo i namiętnie mówić. Jak ty wyglądasz, stary, co? Przepraszam, pani Karinko. Widać, ja też jestem trochę symboliczny. Właściwie wszystko jest.
lekko jakby symboliczne. Ach, pan Wojtek to też się udał, naprawdę. Przy panu to chyba nic nie można powiedzieć. Wymknie się człowiekowi jakieś słówko, a on od razu sobie żarty robi. No co się pan tak przyczepił do tego symbolicznie? No, strzemiennego. Każdy według swojej zdolności. Każdemu według jego potrzeb. Tomek. Odpowiedz mi, na ile człowiek może być uczciwy? Wobec kogo? Wobec siebie, wobec innych, wobec zawodu, rzeczywistości. Jakiej? Rzeczywistości. Wyabstrahowanej. Nie, naszej. No wiesz, chyba jestem zmęczony. Patrz, jak się woda pięknie srebrzy. Miałem telefon w twojej sprawie. Tak, no i co? No nic, czekają na ciebie. Czekają. No tak, ty masz czas. Ja wiesz, że właśnie już chyba nie mam czasu. Ja też nie. Muszę wracać. Romek. Patrz, co ty masz nad głową? Tam. Ile tam się dzieje w tym kosmosie? Pełnia. Fakt. Chodźmy. Od swojego, jak to się mówi, człowiek nie bierze. O czym wy mówicie, dziadku? Każdy jest swój, jeżeli się zna człowiek. Bo ty nie wiesz, że my z panem Fotonem jesteśmy koledzy po kiju. A tak, pan Wojtek to też jest taki zawzięty na tej jebuczkę ryby. To, że dzisiaj marny księżyc, panie Fratowi. A no marny. Marny, ale no, nocka piękna. To trzeba je przyznać. No dlaczego ty mówisz, stary, że księżyc dzisiaj jest marny? Bo pełnia. Ryba wtedy nie bierze, traci apetyt. Pełnia jest oszałamiająca. Dobranoc panom. Dobranoc. Dobranoc, panie Fotonie. Szczęśliwej drogi.
Dla kogo ja mam budować? No dla kogo? Gdzie jest to nasze świetlane społeczeństwo? No i przez ciebie przemawia koszmarny gotyzm. To jest obrzydliwe, co ty mówisz. Skąd się ciebie wzięło tyle żółci? A ty co? Co ty reprezentujesz? Pojacujesz w waciaku przed pięcioma chłopami i demonstrujesz swoją antymieszczańską postawę. Waciakowy romantyzm. Od waciaka się odwal, to jest po moim ojcu. Ciebie obowiązuje myślenie przemysłowe. Trzeba szanować fakty. Bym zapomniał. Masz. Co to jest? SB. Słoneczny brzeg. Dziękuję bardzo. Wiesz. No ale po co? Przecież sam nie będę pił. Tak? Tak. Twój kolega foton, kolega po kiju, chętnie się z tobą napije. A tak, masz rację. Dziękuję bardzo. Przyjaciół się w życiu nie ma za wielu. Pamiętaj. Tak, dlatego bardzo sobie cenię twoją przyjaźń. Zostajesz? Zostaję. No to... Cześć. No to... Cześć. A przy krzyżówce uważaj na dziury. Będę uważał. Panie Wojtku, niech pan zobaczy, czy tak będzie dobrze. No niech pan czyta. Do dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Miasta Stołecznego w Warszawie. Może... No. Odwołanie. Zwracam się z prośbą do dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Warszawie. To już tam było w tytule, ale może być i tutaj, nie szkodzi. Dobrze. W Warszawie o wydanie mi realizacji inwestycji rozbudowania but inwentarskiego na terenie wsi Łacha. Brakuje o wydanie mi zezwolenia na realizację. Ale to pan dopisze. Łacha, Urzędu Miasta Gminy w Serocku. Prośbę swą motywuję tym, że posiadam gospodarstwo o powierzchni 13,5 hektara. W tym gospodarstwie posiadam bardzo mały budynek inwentarski o powierzchni 40 metrów kwadratowych, w którym nie mogę rozwijać hodowli trzody chlewnej i bydła. Panie Mietku, to jest sprawa nie do wygrania. Tutaj będą parkingi na 100 samochodów i 5 autobusów, potem portiernia, łąka piknikowa, korty tenisowe. Tam będzie kolonia domków typu szałas, kawiarnia z tarasami. No ale nie widzę powodu do rozpaczy. Budynki pan ma ubezpieczone, to dostanie pan odszkodowanie. Za ziemię, jak się pan twardo postawi, no dostanie pan parę złotych. To trzeba kupić nowe gospodarstwo. Lepszą ziemię, nie takie piachy jak tutaj. Niech pan nie puszcza drugiego syna do miasta na taryfę. Niech pan mu kupi ciągnik, a nie Fiata. To się tak mówi, panie Wojtku. Niech pan spojrzy na to drzewo. Niech pan spróbuje je
przesadzić na inne ziemie. Zobaczymy, czy się przyjmie. Wuje, skombinuj flaszkę od ciotki, mnie nie da. Jasiu, siedziałbyś lepiej cicho. A ja postawię oborę. Nie będę nikogo pytał o zezwolenie. Tyle teraz różni stawiają, bez żadnego zezwolenia i stoi. Owdo jak płot postawił. Przyszło trzech, jeden po trzeźwemu, musiał sam rozbierać. Proszę, płotu postawić nie można, obory postawić nie można, no to jak można gospodarować? Wujek, oni pod łódką byli. Kto, Jasiu? No to jest niemożliwością. Oni musieli być pod wódką. Ten cały, ja wiem kto, no... Ten, co nie dał zezwolenia. A kto go tam wie, czy był pod wódką, czy nie? Co inne się mówi, co inne się robi. A jak nie pozwolą obory rozbudować, to... No zaraz powoli. To tyle się będzie hodowało, co dla siebie, a dla państwa nic. Jeden mówi w prawo, drugi mówi w lewo. Jeden głębszy zaraz do tyłu, nie? Wujek, ja ci dobrze radzę. Ty się wyzbij z ziemi całkowicie. To jak ja. Sprzedaj letnikom na działki, będziesz miał święty anielski spokój. Na drugi rok pojedziemy do Czechosłowacji, Pilznera popiję, odpalił jak pszał. Tobie, Jasiu, lekko mówić, boś młody. Jasiu. Cześć, kochany. Wojtuś, co jest? Dokąd ty lecisz na tym silniku? No niestety, muszę do Gzowa pożywca wyruszyć. Człowieku, tyle kilometrów, ile ty tej benzyny spali? Gdzie jest kalkulacja? W dupie, Jasiu. A, chyba, że tak. To jest twoja decyzja, twoja dekoracja. Skorupa skurkowana! Ty, działeś? Mordę kofany. Na pych próbuj. Na pych go.
Słucham, panie Teodorze. Dobry wieczór, kierownik. Dobry wieczór. A która u kierownika godzina na zegarku? Za 15:03. Pan wie, ja miał zegarek. Do Legionowa jego oddał, do naprawy. Jest tam jeden zegarmistrz. Porządny gościu. Z małżonką na wczasy pojechał. Gdzie pan dzisiaj śpi, panie Teodorze? A dziś na mnie kolej tu. W stodole. No to co? Dlaczego pan jeszcze na nogach? O której pan wygania krowy? A ja, panie, nie sypiam. Byłem za stróża nocnego w Jeliszewie. Pan człowiek bywały, pan wie gdzie. Tak, wiem. No to, żem się całkiem od spania odzwyczaił. Przyśniesz pan w nocy, dajmy na to, a oni tylko czyhają. Kto? No strażniki. Zajdą pana od tyłu, ani pan wiesz kiedy. Śpisz pan? 200 złotych z pensji strącą. Tak. To nie jest robota. Teraz się nająłem za pastucha. Wygonisz pan krowy na paśnik, położysz się, śpisz. Co to kogo obchodzi? Piesek krowy pilnuje. Tak, jeżeli dobry piesek, to idealna sytuacja. A po pasie się do wszystkich świętych i wolny człowieku. Kierownik się na mnie nie gniewa. Za co miałbym się gniewać, panie? Nie, tak się mówi. A ile lat, ile kierownik sobie liczy wiosen? '49, panie Teodorze. No to kierownik jest młody gość. Masz pan czym gryźć? Bo ja już nie mam. Bardzo przepraszam, kierownik ma może co zapalić. Jeszcze mnie dostał przypaśne. A może pan wejdzie, panie Teodorze? To sobie zapalimy. No, jakoś nie uchodzi. Proszę bardzo. Tylko tędy, bo gospodarze śpią. Ale ja kierownik zapraszam. Proszę. Nieraz jest źle. Nieraz jest dobrze. Proszę bardzo, niech pan siada. Nie, zapałki to ja mam. O. Kierownik lubi koniaki. Nie za bardzo. A nie jest. Najważniejsze, że się siedzi przy stole. Kierownik jest równy gość. Kierownik mnie zrozumie. Nie ma kierownik jakiej przechodzonej krawatki. A po co pan krawat? No, jak przegnam,
krowy przez wieś w krawatce, to dam gospodarzom dużo do myślenia. Ja kierownikowi zapłacę, jak dostanę przypaśnie. Cholera. Nie mam krawata. Mam jeden w domu. Mam białą koszulę. Może być? O. Proszę. Niech pan przymierzy. Znaczy się, należy zamierzyć. Ja, panie, był za dżokeja. U księcia pana Radziwiłła w Stadninie. Za Hitlera Niemcy mnie wywieźli do Reichu z końmi. Ducha staje. Wunderbar. Großen Schwanz. Teori. Ich liebe dich! Tak, tak, jeszcze się pamięta. To ile kierownik zaceni za tę koszulę? Niech będzie w prezencie. Znaczy, należy się wdzięczność. Proszę. Kierownik wejmie. Kierownik wejmie. A co to jest? Piorun w piach piznie, to się takie robi. Dziękuję bardzo. Jeszcze nigdy od nikogo nie dostałem takiego prezentu. Dziękuję. Można, panie Piotrze? Rośnij pan, wielki.
pobożny człowiek. Szesnaście języków obcych znać? Czy wiesz, co to jest? Ja kurwa, ani jednego. To słaby widać jestem. Ani jak gospodarz, ani finansowy żaden, ani umysłowy jakiś. Ćwierć chłopa, ćwierć robotnika, razem pół litra. Wyszedłem na człowieka świata. Dostałem premię, żonę i se torbie. Jastrząb gołębia zabrał. I to też jest chyba sprawa do załatwienia. U nas na tej głupiej Łasze już jest kultura warszawska. Na razie mamy liter. Liter? A co ty myślisz? Że tutaj żarty miejsce mają? Moja pani, słyszysz, pojechała na szczaw. Co znaczy pojechała na szczaw? Imieniny, Ireny. Jasiu, po co ty pijesz? Proszę? Ja nie piję w ogóle. Jak to? Gdzie? No dobra, to ty mnie wytłumacz, po co ty pijesz? Kiedy ja nie piję. A co, ty chory jesteś? Zdrowy. Zdrowy? Jak jesteś zdrowy, to nie powinieneś pić w ogóle. Jak ktoś jest zdrowy, to też serce musi uleczyć czymś. Wystarczy? Porządek musi być jakiś. Tak jest, Jasiu. Jakiś porządek musi być. No, chodź. Chodź do domu. Wojtuś, ty mnie nie znasz w ogóle. Ja jestem chłop. Ja jestem sprytny chłop. Ty mnie w ogóle nie znasz. Ty jeszcze nie byłeś ze mną w sytuacji. Jakbyś kiedyś był, to byś zobaczył, jak ja stawiam sprawę do przodu. Jak wysunę w świat, siądę na traktor, pojadę w las, skręcę kierownicą w bok. Ojcze, co teraz jest? Co jest? Noc jest czy dzień? Chodźcie. Porządek musi być, jak w książkach pisze. Jakiś porządek musi być. Trzeba wprowadzić serce w miejsce swoje. No dobra, chodź do domu, chodź. Thank you.
Azad! Azad! Brr. No! 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 You, you! No! Brr. No! You, you! You, you, you! No! No, brr. Brr. No! Felixo. Dziękuję. Pani Mieszku. Pani Oj, Heleno. Wojtku, to pan święta zrobił. Romek. Panie Franku. Proszę bardzo. Janek. No i no zostań. Pani Skłodowska. Panie Stasiu. Dziękuję. Pan musi wziąć dwie dla żony. Dziękuję. To tu stawiam. A ja mam swoją. Panie Franku, niech pan zaśpiewa. A proszę bardzo. Mam się podnieść, to podnieść. W raju pięknego miasta, w raju pięknego miasta, wygnana jest niewiasta, wygnana jest niewiasta. Dla Jadka skąsonego, dla Jadka skąsonego, przez męża podanego, przez męża podanego. Wędrując Adam z raju, wędrując Adam z raju, stanął się w ziemskim kraju, stanął się w ziemskim kraju. Alec dalej nie zmieni, alec dalej nie zmieni, obejrzał się po chwili, obejrzał się po chwili. A jak wypoczęliście? Tak jest. Niech pan to włoży do bagażnika. Pan... Ja tylko wędki ostrożnie. Możemy jechać? Nawet bez szary. Chodź, no zepniemy jeszcze na wodę ostatni raz. Cieszę się, stary, że się bierzesz wreszcie do konkretnej roboty. No ja też się cieszę. No to co? Jedziemy. A ty znasz drogę? Wiesz, którędy? Kto to wie, którędy? Thank you.
Azad! Azad! A? No! No! You, you! No! Brr. No! You! No! No! Brr. Brr. No! Felixo. Dziękuję. Pani Mietku. Dziękuję. Pani Ojca. Heleno. Ojtku, to pan święta zrobił. Romek. Dziękuję. Pani Fra... Pupu, i od razu wszystko będzie dobrze. Jak ja ciebie kiedyś rzucę. Jak ja się zdenerwuję, któregoś dnia jak zacznę mówić. Zobaczysz? Czy to jest... Zobaczysz, będziesz zdziwiony, tak. Czy to jest jakaś zbrodnia, że ja odbieram sobie zaległy urlop za wszystkie ubiegłe lata, co? Czy to jest jakiś grzech? Wiesz, nie wiem, kochany, czy to dobre dla ciebie taka pauza. Czy ty świadomie rezygnujesz z wszystkiego tego, co twoi koledzy walczą przez całe życie? Z uznania, z pieniędzy, z kariery. Na litość boską, czy ty kompletnie wyzbyłeś się ambicji? Kariera to gówno, jeżeli coś robię, to nie dla kariery. A po co ty pracujesz? Dla szczęścia, dla własnej radości, dla szczęścia. No to nie, to trudno o tym mówić. Dlatego wybrałeś sobie taki adres gdzieś łacha. Tam proszę kierować wszystkie telegramy, a telefon nie ma. To wiesz, jest wyjątkowo brzydka, wiesz? No, wkrótce będzie piękna. Wkroczy radosna rzeczywistość. Wszystko zostanie uregulowane. Rtęciowe lampy rozświetlą betonowe bulwary. To będzie cudnie. Przecież to normalne. Patrz. Zobacz. Dobrze? Niby ten sam. Prędzej, Wojtusiu. Za 3 godziny śpiewam do 3000 ludzi. Gdzie? W sali kompresowej. Dla ludzi dobrej roboty. Pomóż mi. Uważaj tam, nie włóż palca gdzieś. Kotek! Pozwól mi zabrać tego kotka. Kiedy on się tutaj urodził, w mieście mu będzie źle. Przyzwyczaj się. Dostanie swoją miseczkę, w łazience będzie miał... miejsce, gdzie będzie mógł robić. Siusiu, Kiciuś. Kiciuś, chodź tu. No chodź, Kiciulek. No. W ogóle nie będzie musiał wychodzić z domu. Kiciulek. Ale jemu jest dobrze tutaj. Ale u mnie będzie miał lepiej. Zrozum, Wojtusiu, naprawdę. Jakieś ciepło jest mi potrzebne. Muszę mieć trochę ciepła w domu. Dlatego zabiorę tego kotka. Kiciuś, chodź tu. No. Kiciulek, no. No chodź, Kiciulek, no. Kiciuś. No chodź, Kicia, no. No chodź. Kiciuś. No, Kiciulek. No chodź. Jaki śliczny. No. No malutki. Idź do pani, idź. Ojej, boi się pan. No. No ty wcale nie będziesz wiejski kot, tylko miejski. Thank you.
Azad! Azad! No! No! Wiu, wiu! No! No! Wiu, wiu! Wiu, wiu, wiu! No! No, prr! Prr! No! Panie Mietku, pani Heleno. Wojtku, to pan święta zrobił. Romek. Panie Franku. Proszę bardzo. Jarek. No i zostań. Pani Skłodowska. Panie Stasiu. Dziękuję. Pan musi wziąć dwie dla żony. Dziękuję. To tu stawiam. A ja mam swoją. Panie Franku. Jak pan zaśpiewa? A proszę bardzo. Mam się podnieść, to podnieżę się. W raju pięknego miasta, w raju pięknego miasta, wygnana jest niewiasta, wygnana jest niewiasta. Dla Jadka skąsonego, dla Jadka skąsonego, przez męża podanego, przez męża podanego. Wędrując Adam z raju, wędrując Adam z raju, stanął się w ziemskim kraju, stanął się w ziemskim kraju. Ale dalej nie zmieni, ale dalej obejrzał się po chwili, obejrzał się po chwili. A jak wypoczęliście? Tak jest. Jak pan to włoży do bagażnika? Pan, ja to tylko wędki było ostrożnie. Możemy jechać? Nawet wiesz, ale. Chodź, zetkniemy jeszcze na wodę ostatni raz. Cieszę się, stary, że się bierzesz wreszcie do konkretnej roboty. No ja też się cieszę. No to co? Jedziemy. A ty znasz drogę? Wiesz, którędy? Po co mam przyjechać? Wiesz co, ty mnie rzuć. No, po co ja chciałem komplikować życie? Znajdziesz sobie drugiego. Już mi się nie chce, wiesz? A mam przyjechać? No? Jak chcesz. Co to znaczy, jak chcesz? Ja raz w życiu chcę znać twoje zdanie. Mam przyjechać czy nie? Chcesz tego czy nie? Przecież ty tego nie chcesz. No chcesz? Jak chcesz. Jak chcesz. Jak chcesz. Jak chcesz. Jak chcesz. Wojtku, pan wstanie.
Panie Wojtku! Pan stanie. Nie płynę, nie mam życia. No. Co się stało, pani Helo? Pan się ubiera. Potrzebny nam trzeci. A dwóch za mało? Za mało, przydałby się trzeci. Ile co? Już, to idzie, idzie. Po jedni najpierw. Po jedni. Trzymajcie dobrze. Trzymajcie, proszę pana. Trzymajcie. Mocno. Nie mocno. Ciągnąć mocniej. Ciągnąć. Już, razem. No, a poza tym, co słychać? A nic. Wojtuś. No. Ile marka teraz stoi? Która? No ta nasza, z NRD. Nie. Naprawdę nie wiem. Mamuśka się wybiera. Ze siostrą, ze Serocka, obie jadą. Taksiarza my już uzgodnili. To co, taksówką jadą? A ja. 4000, wikt. I to jest spanie, kwatera, czyli hotel. Tak se taksiarz zapłatę zażyczył i tak jest uzgodniony. To znośnie. Po co mamuśka jedzie? Obmyśliła się. Cekowita przed śmiercią ten kawał świata zobaczyć. Chyba się mamuśce należy, nie? Niech jedzie. Jak ma potrzebę, to niech jedzie. Ostatecznie ziemi się wyzbyła. Całkowicie. Robić nie musi. U nikogo na łasce nie jest. Nas obdzieliła sprawiedliwie. Teraz sobie może pozwolić. Na drugi rok do Bułgarii planuję. Ale do Bułgarii to chyba samolotem. Chyba tak. Ile lat ma mamuśka? Dokładnie ci nie powiem. Skurkowaniec. Kto? A ten. Bociek cały. To mu za gorąco, to mu za zimno. Lata se gdzie mu pasuje, nie? A tych kilometrów to się też najebie, nie? Też dobrze nie ma. Ja tam wolę w domu siedzieć. Człowieku, z Łachy do Egiptu kawał drogi, nie? Janek, pomóż mi łódkę zrzucić na wodę. No ile? Co kurna? Nie weźmie? My, Amerykany, nie weźmie? Wszystko weźmie. Dobra. Przytrzymaj. Żeby nam się nie wsunęło. Dobra, ja dam drugi wałek. Wojtuś, kurla, kładziem lachy. Bierzem konia albo traktor. Już. Okej, wyżej trochę. Dobra. No, bo to trzeba głową, a nie ręką. Każdy według swoich zdolności. Każdemu według jego potrzeb.
Tomek. Odpowiedz mi, na ile człowiek może być uczciwy? Wobec kogo? Wobec siebie, wobec innych, wobec zawodu, rzeczywistości. Jakiej? Rzeczywistości. Wyabstrahowanej. Nie, naszej. No wiesz, chyba jestem zmęczony. Patrz, jak się woda pięknie srebrzy. Miałem telefon w twojej sprawie. Tak, no i co? No nic, czekają na ciebie. Poczekają. No tak, ty masz czas. Wiesz, że właśnie już chyba nie mam czasu. Ja też nie. Muszę wracać. Romek. Patrz, co ty masz nad głową? Tam. Ile tam się dzieje w tym kosmosie? Pełnia. Fakt. Chodźmy. Od swojego, jak to się mówi, człowiek nie bierze. O czym wy mówicie, dziadku? Każdy jest swój. Jest. Pani Felikso. Dziękuję. Pani Mietku. Dziękuję. Pani Ojca, Heleno. Ojtku, to pan święta zrobił. Romek. Dziękuję. Panie Franku. Proszę bardzo. Janek. No i zostań. Pani Skodolska. Panie Stasiu. Dzień
Dziękuję. Pan musi wziąć dwie dla żony. Dziękuję. To tu stawiam. A ja mam swoją. Panie Franku, jak pan zaśpiewa? A proszę bardzo. Mam się podnieść, to podnieżę. W raju pięknego miasta, w raju pięknego miasta, wygnana jest niewiasta, wygnana jest niewiasta. Dla Jadka skąd... Na górę! Teraz ta pan! Panu osłodzić? No tak, żeby było słodkie. Znakiem tego Stasiu się żeni. Zaślepiony jest, Stachu. Podłapał panny piękne. To teraz pójdzie na pokoje do bloków. Taryfę. Chcę iść. A Januszek? No, to jeszcze dzieciak. Kaprela otrzymał. Zalążony, jak to się mówi. To zostanie na gospodarstwie. Nie, nie, panie Wójtku. Uczyć się chcę. Dalej. Decyzja numer 8362. Na podstawie paragrafu 45 ustępu 3 punktu 2 rozporządzenia ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia... Odmawiam realizacji inwestycji rozbudowa budynku inwentarskiego na terenie wsi Łacha. To znaczy, że się nie zgadzają na rozbudowę waszej obory. No tak się domyśliłem. Uzasadnienie. Według planu zagospodarowania rejonu Zalewu Zegrzyńskiego teren przeznaczony do rekreacji ogólnodostępnej. To niewesoło. Panie Wojtku, pan pozwoli. A po mojemu to przez tych letników. Bo im obora powietrze psuje. A w gminie co wam powiedzieli? To. Wiele tam człowiekowi... Wdzięczność. Proszę. Kierownik wejmie. Kierownik wejmie. A co to jest? Piorun. Piorun. Ja to w piachu znalazłem. Jak piorun w piach piznie, to się takie robi. Dziękuję bardzo. Jeszcze nigdy od nikogo nie dostałem takiego prezentu. Dziękuję. Można, panie Piotrze.
Rośnij pan. Wielki. Na ile człowiek może być uczciwy? Wobec kogo? Wobec siebie, wobec innych, wobec zawodu, rzeczywistości. Jakiej? Rzeczywistości. Wyabstrahowanej. Naszej. No wiesz, chyba jestem zmęczony. Patrz, jak się woda pięknie srebrzy. Miałem telefon w twojej sprawie. Tak, no i co? No nic, czekają na ciebie. Czekają. No tak, ty masz czas. Ja wiesz, że właśnie ja już chyba nie mam czasu. Ja też nie. Muszę wracać. Romek. Patrz, co ty masz nad głową? Tam. Ile tam się dzieje w tym kosmosie? Pełnia. Fakt. Chodźmy. Od swojego, jak to się mówi, człowiek nie bierze. O czym wy mówicie, dziadku? Każdy jest swój, jeżeli się zna człowiek. Bo ty nie wiesz, że my z panem Fotonem jesteśmy koledzy po kiju. A tak, pan Wojtek to też jest taki zawzięty na tej jebuczkę ryby. To, że dzisiaj marny księżyc, panie Fotonie. A no marny. Marny, ale no. Nocka piękna. To trzeba je przyznać. No dlaczego ty mówisz, stary, że księżyc dzisiaj jest marny? Padał, a w lato śnieg będzie sypać, tak? I co? Co, gdzie będzie człowiek szukał szczęścia? Na innej planecie? Panie Foton, nie jest tak tragicznie, dopóki słonko świeci. Świeci. Świeci, pani. Mnie już 73 roki świeci. Ale człowiek musi się w końcu zdenerwować. Niech się pan nie denerwuje. To szkoda zdrowia. Panie, cystrus. Może rządzić rybami? Nie może, bo on nie ma głowy do rządzenia. On ma głowę do miętwy. A,
Tu się nie ma z czego śmiać. Mietła też jest ważna. Ale żeby rządzić rybami, to trzeba mieć do rybów głowę. O. Cześć, rybaku! Gdzie masz ryby? Ryby w wodzie. Zaskoczyłeś mnie. Skąd się znalazłeś? A gospodyni mi powiedziała, że tutaj jesteś. No. Masz pozdrowienia od żony. Dziękuję. Już idę. Cześć. Nie spodziewałem się ciebie, towarzyszu. A co w tym dziwnego? A czy coś się stało, że przyjechałeś? Nic się nie stało. Chciałem się dowiedzieć, jak żyjesz. Zaskoczyłeś mnie, towarzyszu. A ty mało znasz jeszcze towarzysza Romana. Ja nie jestem taki egotyk pieprzony jak ty. Już. Zaczyna, komsomolec z Czorodka. Świetnie wyglądasz. Szerstwa gęba, wybiczony, opalony. Słuchaj. Co się z tobą dzieje, co? A co się ma dziać? Ja bym chciał z tobą poważnie porozmawiać. Chodź, popłyniemy. Spokój, cisza, pogadamy sobie. Nie, nie. Boję się o korzonki. Dam ci coś ciepłego. Nie, wolałbym nie ryzykować. Nie jestem przygotowany na podejmowanie dostojnych gości. Zapraszam cię do Ustronia. To dwa kroki stąd. Ja nie piję. Tak to mówi o alkoholu? Dobra. Niby ten sam. Prędzej, Wojtusiu. Za 3 godziny śpiewam do 3000 ludzi. Gdzie? W sali kongresowej. Dla ludzi dobrej roboty. Uważaj tam, nie włóż palca gdzieś. Kotek! Pozwól mi zabrać tego kotka. Kiedy on się tutaj urodził, w mieście mu będzie źle. Przyzwyczai się. Dostanie swoją miseczkę, w łazience będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł robić siusiu. Kiciuś! Kiciuś, chodź tu. No chodź, kiciulek. No. W ogóle nie będzie musiał wychodzić z domu. No, ale jemu jest dobrze tutaj. Ale u mnie będzie miał lepiej. Zrozum, Wojtuszu, naprawdę. Jakieś ciepło jest mi potrzebne. Muszę mieć trochę ciepła w domu. Dlatego zabiorę tego kotka. Kiciuś, chodź tu, no. Kiciulek, no. Chodź, kiciulek, no. Kiciu. No chodź, kicia, no. No chodź. Kiciuś. No. Kiciulek. No chodź, kicia. Jaki śliczny. Da. No malutki. Idź do pani idź. Ojej, boi się pani. No. No ty wcale nie będziesz wiejski kot, tylko miejski. Będziesz jeździł z panią samochodem. No, pyszczek, no, nie drobnie. Całuj się. Żegnaj się, bo się spóźnię. Na chwileczkę. Powiedz przynajmniej, kiedy przyjedziesz. Nie przyjadę. Powiedz po co. Po co mam przyjechać? Wiesz co, ty mnie rzuć. No, po co ja chciałem komplikować życie? Znajdziesz sobie drugiego. Już mi się nie chce, wiesz? A mam przyjechać? No? Jak chcesz. Co to znaczy, jak chcesz? Ja raz w życiu chcę znać twoje zdanie. Mam przyjechać czy nie? Chcesz tego czy nie? Przecież ty tego nie chcesz. No chcesz? Jak chcesz. Jak chcesz. Jak chcesz.
Panie Wojtku, pan wstanie. Panie Wojtku! Rtęciowe lampy rozświetlą betonowe bulwary. To będzie cudnie. Przecież to normalne. Patrz. Zobacz. Dobrze? Niby ten sam. Prędzej, Wojtusiu. Za 3 godziny śpiewam dla 3000 ludzi. Gdzie? W sali kompresowej. Dla ludzi dobrej roboty. Pomóż. Uważaj tam, nie włóż palca. Kotek! Pozwól mi zabrać tego kotka. Kiedy on się tutaj urodził, w mieście mu będzie źle. Przyzwyczai się. Dostanie swoją miseczkę, w łazience będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł robić. Siusiu, Kiciuś. Kiciuś, chodź tu. No chodź, Kiciulek. No. W ogóle nie będzie musiał wychodzić z domu. Kiciulek. Ale jemu jest dobrze tutaj. Ale u mnie będzie miał lepiej. Zrozum, Wojtuś, naprawdę. Jakieś ciepło jest mi potrzebne. Muszę mieć trochę ciepła w domu. Dlatego zabiorę tego kotka. Kiciuś, chodź tu. No. Kiciulek, no. Kiciulek, no. Kiciu. No chodź, Kicia, no. No chodź. Kiciuś. No. Kiciulek. No chodź. Jaki śliczny. Da. No malutki. Idź zapanić. Ojej, boi się pan. No. No ty wcale nie będziesz wiejski kot, tylko miejski. Będziesz jeździł z panią samochodem. No, pyszczek, no. Nie drobnie. Całuj się. Żegnaj się, bo się spóźnię. Na chwileczkę. Powiedz przynajmniej, kiedy przyjedziesz. Nie przyjadę. Powiedz, po co? Po co mam przyjechać? Wiesz, co ty mnie rzuć? No, po co ja chciałem komplikować życie? Znajdziesz sobie drugiego. Już mi się nie chce, wiesz? A mam przyjechać? Jak chcesz. Co to znaczy, jak chcesz? Ja raz w życiu chcę znać twoje zdanie. Mam przyjechać, czy nie? Chcesz tego, czy nie? Przecież ty tego nie chcesz. No chcesz? Jak chcesz. Jak chcesz. Chcesz, jak chcesz. Chcesz. Herodzie, przynoszę ci nowinę, że trzykroć piękniejszy król się od ciebie narodził. I co powinien powiedzieć? Biada, biada mnie, Kerodowizem, popadł takiemu kłopotowi. Moje mili żołnierze, do Betlejem biegajcie, wszystkie dziadki wycinajcie, najmniejszemu pardonu nie dajcie. A ja teraz odchodzę, otwierajcie. O, idę. No, to niech właśnie, no bo ja jeszcze się muszę nauczyć tego. To właśnie, ale to nie w takim razie będziemy się uczyć. Nie na ja to nie na tym muszę. Panie Franku, kogo by pan chciał przedstawiać? Ja na starsze lata to mnie pasuje nawet i śmierć ubić. A co to mnie schodzi, prawda? Ja tylko co kto chce, to mogę zagrać. Bo ja wszystko potrafię, nie wie pan? Ale najchętniej co? Najchętniej? Mnie tam bez różnicy. I marszałka, i żołnierza, i wszystko mogę. Aniołem to nie pasuje. A ja na co bym się nadał? Pan to by się nadawał, wie pan co? Albo na żołnierza, albo na marszałka. To wielka różnica. Albo żołnierz, albo marszałek? Marszałek? No tak, żołnierz mam mniej pracy, a marszałek to mam bardzo dużo. A gdzie to będziemy przedstawiali? W remizie czy w dziecińcu? Możemy przedstawić, proszę pana, tak. Jeżeli będzie goście więcej, to w remizji, a jeżeli mało, to może być, ale to prywatnie chodzić po domach, to się nie wypada. A do remizji przyjdą? A jak to nie przyjdą? Przyjdą! Cała rzecz w tym, skąd wziąć szable, ostrogi i to berło. I te berło. Chodź, no, chodź. Zobacz, jak ten świat wygląda. Chodź, chodź, chodź. Cię puszczę.
Masz szczęście, że jesteś jałoszka. To pożyjesz sobie. No brykaj, brykaj. Spokojna wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła. Kto twe czasy, kto pożytki może wspomnieć zaraz wszytki. Stasiu, przestań, zgasz ten telewizor, no. Ale proszę. Inszy... Gospodarzom dużo do myślenia. Ja kierownikowi zapłacę, jak dostanę przypaśnie. Cholera. Nie mam krawata. Mam jeden w domu. Mam białą koszulę. Może być? Niech pan przymierzy. Znaczy się, należy zamierzyć.
Ja, panie, był za dżokeja. U księcia pana Radziwiła w Stadninie. Za Hitlera Niemcy mnie wywieźli do Reichu z końmi. Ducha staje. Wunderbar. Großen Schwanz. Teori. Ich liebe dich. Tak, tak. Jeszcze się pamięta. To ile kierownik zaceni za tę koszulę? Niech będzie w prezencie. Znaczy, należy się wdzięczność. Proszę. Kierownik wejmie. Kierownik wejmie. A co to jest? No, malutki. Idź do pani, idź. Ojej, boi się pan. No, no ty wcale nie będziesz wiejski kot, tylko miejski. Będziesz jeździł z panią samochodem. No, pyszczek, no, nie drabnie. Całuj się. Żegnaj się, bo się spóźnię. A chwileczkę. Powiedz przynajmniej, kiedy przyjedziesz. Nie przyjadę. Powiedz, po co? Po co mam przyjechać? Wiesz co, ty mnie rzuć. No, po co ja chciałem komplikować życie? Znajdziesz sobie drugiego. Już mi się nie chce, wiesz? A mam przyjechać? No? Jak chcesz. Co to znaczy, jak chcesz? Ja raz w życiu chcę znać twoje zdanie. Mam przyjechać czy nie? Chcesz tego czy nie? Przecież ty tego nie chcesz. No chcesz? Jak chcesz. Jak chcesz. Jak chcesz. Wojtku, pan wstanie. Panie Wojtku! Pan wstanie. Nie płynę, nie mam życia. No. Co się stało, pani Helo? Pan się ubiera. Człowiek. Szesnaście języków obcych znać? Czy wiesz, co to jest?
a kurwa ani jednego. To słaby widać jestem. Ani jak gospodarz, ani finansowy żaden, ani umysłowy jakiś. Ćwierć chłopa, ćwierć robotnika, razem pół litra. Wyszedłem na człowieka świata. Dostałem premię, żonę i se torbie. Jastrząb gołębia zabrał. I to też jest chyba sprawa do załatwienia. U nas na tej głupiej Łasze już jest kultura warszawska. Na razie mamy liter. Liter? A co ty myślisz? Że tutaj żarty miejsce mają? Moja pani, słyszysz, pojechała na szczaw. Co znaczy pojechała na szczaw? Imieniny Ireny. Jasiu, po co ty pijesz? Proszę. Ja nie piję w ogóle. Jak to? Gdzie? No dobra, to ty mnie wytłumacz, po co ty pijesz? Kiedy ja nie piję. A co ty, chory jesteś? Zdrowy. Zdrowy? Jak jesteś zdrowy, to nie powinieneś pić w ogóle. Jak ktoś jest zdrowy, to też serce musi uleczyć czymś. Autostrada, coś to ja rozumiem. Ale żeby ziemię zabierać pod domki, tyłek za przeproszeniem wygrzewać na urodzajnej ziemi, to się nie godzi, panie Wojtku. Na wiosnę tu przyjechali. Kto? A kto ich tam wie, różne jakieś takie ważne, że... Samochodami zajechali. Same wysokie rury. Naczelniki jakieś, dyrektory. A, bo mogłeś Mietek kija wziąć albo i psa spuścić. No to jak coś pieszczą do tego kolegium? Oni cię nie pytali, weszli jak na swoje, jeden wpadł do domu niczym sekwestrator. Pani Damleka mówi. Możesz ty łobuzie, jeden myślę sobie, a masz. Pij, jak ci smakuje. Chłopina ino się obliznął. Poszli i wyjechali. No i co? No bo teraz człowiek nie wie. Zasiać czy nie zasiać. Ryk pod niebiosa! Ryczy to boli! Ale za to nie będzie ryła! Ha ha ha.
ktoś tak oko podmalował? Moja stara, Beata, dogodziła. Wczoraj, człowieku, ja pijany jak gęś, wchodzę do domu, gdzie jest kolacja? Nie ma kolacji. Przyjebałem w kuchnię, tylko sada poszła. Nie ma kuchni. Na co mi kuchnia, jak nie ma jedzenia, tak? Dobrze mówię, Wojtuś? No. Nie bój się.